O ile media spółdzielcze są takim raczkującym bobasem, o tyle my, jak tutaj widać, jesteśmy już troszeczkę wyrośniętym dzieckiem. Bo 16 lat temu dr Kazimierz Parszewski, który miał być tutaj z nami, ale angina go zmogła, wpadł na pomysł zagospodarowania, tak w cudzysłowie rzecz ujmując, młodzieży, która jest bardziej aktywna i nie za bardzo wiedziała, co z tym czasem zrobić. I wpadł na pomysł właśnie założenia spółdzielni na terenie szkoły, czyli tak zwanej spółdzielni uczniowskiej. Na samym początku, to był też dobry pomysł pana doktora, podpisali umowę z PSS-em, czyli też spółdzielnią, ale spółdzielnią dorosłych. I ta spółdzielnia dorosłych objęła patronatem spółdzielczość uczniowską. I to już praktycznie sprawy formalne, z którymi boryka się mój przedmówca, mieliśmy załatwione, ponieważ statut mieliśmy już dany od ręki. Taką główną organizacją, do której my należymy i praktycznie, która też się nami opiekuje, jest Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej. To jest taki twór powstały na bazie komisji rewizyjnej. On ma miejsce, znaczy siedzibę w Krakowie. Prezesem jest pan Zaremba i co roku organizowany jest konkurs na najlepiej działającą spółdzielnię uczniowską w kraju. A to jest właśnie to, o czym mówię. Jeżeli jesteśmy w Krakowie na rozstrzygnięciu takich konkursów, zawsze jest to inna grupa. Staramy się, żeby jak najwięcej młodzieży z naszej spółdzielni brało udział w takich wyjazdach. Tam standardowo jest zarząd, jest rada nadzorcza, ale mimo wszystko co rok jest ktoś inny. I w ciągu 16 lat swojej działalności zdobyliśmy aż 12 pucharów. Pierwszy puchar już był po 4 latach działalności, a wśród tych 12 pucharów jest 7 za pierwsze miejsce. Czyli sukcesy są. Pomysłem pana doktora Parszewskiego były tak zwane wycieczki szlakiem zwycięstwa. Czy tam, gdzie polski oręż miał jakieś sukcesy, ponieważ pan doktor był prawnikiem, znaczy jest prawnikiem w tej chwili na emeryturze, on sobie sam ustalał taką marszutę, przedstawiał to młodzieży, ona zaakceptowała albo nie, zmieniła albo nie. I rok w rok taka wycieczka ma miejsce. A to jest właśnie pierwszy dyplom, zajęcie 4. miejsca w tym konkursie na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską w kraju. 97-98 rok, a spółdzielnia powstała w 95. Także dość szybko sukcesy były jakieś osiągnięte. A to jest pani, która jest szefem Agencji Rozwoju Mazowsza Północno-Wschodniego, pani Aleksandra Nowak. Dzięki tej współpracy z tą panią i firmą, która ona kieruje, mamy dostęp do czegoś, co można nazwać funduszami unijnymi. Ona wciąga nas jak gdyby we współpracę z różnymi organizacjami unijnymi, organizuje szkolenia, spotkania z ciekawymi ludźmi. To jest w ogóle człowiek orkiestra, jak to wszyscy na nią mówią. Jak państwo widzą, 1642 członków przez 16 lat. Czy to dużo, czy to mało, ale to jest właśnie te 6,7%. Prawdopodobnie tyle średnio ludzi ma tak zwany gen przedsiębiorczości. To może karykaturalnie wygląda, ale nasza szkoła w większości jest szkołą żeńską, dlatego te 86,23 to jest ta ładniejsza część, a te trampki z tą piłką to dalsza część. I udział procentowy. Na 740 uczniów mamy 42 uczniów współudzielców. Jest to udział dobrowolny, jak każda spółdzielnia, czyli jest troszeczkę poniżej tych 7,6, ale jak państwo wiedzą, mamy niż w tej chwili. W szkole bywało ponad 1000 uczniów. W tej chwili to spadło do 740. Natomiast proszę tutaj, jest dość ciekawa rzecz. Procent uczniów, którzy ukończyli lub podjęli studia wyższe. Jak to się przedstawia w szkole, a jak to się przedstawia wśród członków współspółdzielni? Jak widać, prawie drugie tyle. Czyli udział w spółdzielni coś tej młodzieży daje. A tu mamy takie 7 cech człowieka przedsiębiorczego, którymi są niewątpliwie spółdzielcy.
Każdy tutaj sobie może dopasować do siebie którąś z tych cech. I to jest to, co dostaliśmy ostatnio na specjalnej sesji Rady Miejskiej w Ostrołęce, jako jedyna organizacja szkolna, jako jedyna w szkole, znaczy szkoła w ogóle, dostaliśmy honorową odznakę zasłużony dla miasta Ostrołęki. W ten sposób władze miejskie, władze gminne, jak gdyby uhonorowały naszą 16-letnią działalność. To jest cenne i cieszymy się z tego. O takiej ścisłej działalności, co robimy, w jaki sposób, to już poproszę dziewczyny. Dzień dobry, Karolina Dziczak. Dzień dobry, Il Emilia. A więc tak, jest nam niezmiernie miło i stanowi to dla nas duży zaszczyt, że przed tak znakomitym audytorium możemy przedstawić naszą skromną działalność. Spółdzielnia Uczniowska Ekonomik działa w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 imienia Adama Chętnika już od 16 lat. Jesteśmy jedyną organizacją szkolną, w której oprócz nauki, współpracy jest miejsce na biznes. Spółdzielnie uczniowskie odgrywają bardzo ważną rolę w procesie edukacyjnym i wychowawczym szkoły. Są jednym z elementów przygotowujących nas do dorosłego życia. Tu uczymy się nie tylko przedsiębiorczości, współpracy, współdziałania, odpowiedzialności. To tu kształtują się nasze postawy demokratycznego podejmowania decyzji i życzliwej postawy w relacjach międzyludzkich. Te wszystkie działania są jednym z elementów przygotowujących nas do dorosłego życia. Od kilkunastu lat naszą spółdzielnią patronacką jest PSS Społem w Ostrołęce. To od naszych starszych kolegów uczymy się, jak funkcjonuje spółdzielnia i jej poszczególne organy. Poprzez uczestniczenie w posiedzeniach zarządu czy spotkaniach przedstawicieli uczymy się, w jaki sposób rozwiązywać codzienne problemy spółdzielców. To oni udzielają nam pierwszych lekcji spółdzielczości. My także staramy się w miarę swoich możliwości pomagać chociażby poprzez aranżację stoisk, oprawę audiowizualną czy wykonywanie dokumentacji fotograficznej. Wiemy także, że w razie potrzeby możemy na nich liczyć. Jako jedyni przedstawicieli spółdzielczości uczniowskiej wraz z władzami państwowymi i spółdzielczymi uczestniczyliśmy w 4. Kongresie Spółdzielczości, który odbył się w Warszawie pod hasłem Tradycja, Nowoczesność, Przyszłość. Kongres jest najwyższą reprezentacją ruchu spółdzielczego. W trakcie obrad dokonano oceny stanu spółdzielczości w Polsce oraz omówiono planowanie kierunki jej rozwoju w najbliższych 4 latach. Zaprezentowano także kodeks dobrych praktyk spółdzielczych. Dzięki pomocy PSS Społem w Ostrołęce mogliśmy uczestniczyć w 1. Kongresie Spółdzielczości Uczniowskich czy Międzynarodowej Konferencji Spółdzielni Uczniowskich w Krakowie. Pierwszy historyczny kongres spółdzielni uczniowskich prowadziła nasza koleżanka Magdalena Dąbkowska, co dla naszej spółdzielni było dużym wyróżnieniem. Na Międzynarodowej Konferencji Spółdzielni Uczniowskich mieliśmy możliwość zapoznania się z działalnością spółdzielni w innych krajach, nawiązać kontakty i wymienić doświadczenia. Poznajemy też inne formy spółdzielczości. Dzięki uprzejmości prezesa zarządu, pana Tadeusza Nadrowskiego, mieliśmy okazję zwiedzić spółdzielnię mleczarską w Ostrołęce. Od pana prezesa, który był naszym przewodnikiem, za co mu bardzo dziękujemy, dowiedzieliśmy, jak funkcjonuje ten nowoczesny zakład, co produkuje i w jaki sposób. Przyznajemy, że interesujący wykład pana prezesa na stałe zmienił nasze przyzwyczajenia żywnościowe. Do tej pory nie zwracaliśmy uwagi na pewne szczegóły. Mleko to było mleko, a masło to masło, ale teraz widzimy różnicę i jemy to, co nasze i zdrowe i pochodzi z naszej spółdzielni mleczarskiej. Udział w konkursjach czy olimpiadach traktujemy jako połączenie przyjemnego z pożytecznym. Po pierwsze, mamy możliwość rywalizowania z rówieśnikami. Po drugie, zdobywamy wiedzę. A po trzecie, poprzez zdobyte nagrody pomnażamy majątek spółdzielni. Niezależnie od rangi konkursu czy olimpiady, do wszystkich podchodzimy z takim samym zaangażowaniem i mierzymy zawsze w zwycięstwo. Dowodem tego jest zdobycie 11 pucharów w konkursie na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską w kraju, organizowanym przez MEN oraz Krajową Radę Spółdzielczą. 22 maja uczestniczyliśmy w Dniu Bioróżnorodności w przepięknie położonej miejscowości Brodowe Łąki.
Naszym zadaniem było opracowanie dokumentacji dotyczących wszystkich stworzeń żyjących na naszych łąkach, które udało nam się zobaczyć i sfotografować, a także zebranie eksponatów do dziennika. Podsumowanie tej akcji nastąpiło w dniu 6 listopada 2010 roku podczas konferencji pod tytułem Bioróżnorodność w produktach regionalnych i tradycyjnych Kurpiowszczyzny, organizowanej przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe imienia Adama Hentnika w Ostrołęce. Konferencja odbyła się w Auli Europa w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce. Już dwukrotnie uczestniczyliśmy w konkursie organizowanym przez Europejską Platformę Recyklingu pod nazwą Drugie Życie Elektrośmieci. Celem edukacyjnego konkursu Drugie Życie Elektrośmieci jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zużytymi bateriami oraz zbiórka tego sprzętu. W ramach konkursu przeprowadziliśmy wywiad środowiskowy z mieszkańcami Ostrołęki, którego celem było uświadomienie o realnym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą złe postępowanie z elektrośmieciami. Przeprowadziliśmy także happening malarski dla uczniów naszej szkoły pod hasłem Bateria z ludzką twarzą. O naszej inicjatywie rozmawialiśmy także z prezydentem miasta, panem Januszem Kotowskim. Także media zainteresowały się naszą akcją, a my stworzyliśmy stronę internetową poświęconą właśnie właściwą gospodarką elektrośmieciami. Podczas trwania dwóch edycji konkursu udało nam się zebrać w sumie 15 ton elektrośmieci i 63 kg zużytych baterii o łącznej wartości około 26 tysięcy złotych. W pierwszej regionalnej olimpiadzie wiedzy o gospodarce Kurpie Polska Unia Europejska, w której brało udział 60 uczniów z powiatów ostrołęckiego, Przasnyskiego, Makowskiego, Ostrowskiego i Wyszkowskiego. Zespołowo zajęliśmy drugie miejsce, a indywidualnie miejsca od 4 do 10. W maju 2010 roku dyrekcja naszej szkoły ogłosiła konkurs na przygotowanie i wykonanie albumu o patronie szkoły Adamie Hentniku. Przystąpiliśmy do tego konkursu, mając nadzieję, że w ten sposób uda nam się uzyskać większą wiedzę o mądrym i ciekawym człowieku, jakim był Adam Hentnik. Drugim naszym celem było stworzenie czegoś na kształt kompendium wiedzy o Adamie Hentniku, które to wiadomości mogły być wykorzystywane w godzinach wychowawczych poświęconych szkole i jej patronowi. Odwiedziliśmy siedlisko rodziny Hentników w Nowogrodzie, skansen kurpiowski w Nowogrodzie, Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży, Muzeum Przyrody w Drozdowie, Bibliotekę Pedagogiczną w Ostrołęce, Miejską Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce. Efektem naszej pracy jest jedyny jak do tej pory 40-stronicowy album o naszym patronie i wybitnym rodaku Adamie Hentniku oraz nagroda w wysokości 200 zł ufundowana przez dyrekcję szkoły za zajęcie pierwszego miejsca. Współpracujemy z samorządem szkolnym, kołem PTTK i PCK. Od lat naszym partnerem na terenie szkoły jest Klub Europejski Czwórka, z którym żyjemy we wzorowej symbiozie. Razem bierzemy udział w akcjach i szkoleniach organizowanych przez Agencję Rozwoju Mazowsza Północno-Wschodniego. Razem wyjeżdżamy na paradę Szumana, razem organizujemy różne akcje na terenie szkoły, na przykład zbiórkę zużytych baterii czy wspólne wigilie bożonarodzeniowe, które stały się już naszą tradycją. Od 15 lat Spółdzielnia Uczniowska Ekonomik współpracuje w ramach porozumienia z Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym. Łączy nas nie tylko imię wspólnego patrona Adama Hentnika. Często byliśmy uczestnikami naukowych debat. Jak przystało na spółdzielców, prowadziliśmy sprzedaż wydawnictw OTN na Miodobraniu w Myszyńcu oraz podczas konferencyjnych obrad. Byliśmy też wykonawcami dekoracji i organizatorami wyżywienia. Odbyliśmy również 4 sesje popularno-naukowe poświęcone naszemu wspólnemu patronowi Adamowi Hentnikowi. Wykonaliśmy wiele zdjęć do kronik OTN-u. Jesteśmy dumni ze współpracy z organizacją, od której wiele się nauczyliśmy, która wprowadziła i wprowadza nas w świat naukowych przeżyć i doznań. Organizacją, która dla nas, młodych, uznała za partnerów, również w poważnych interesach i która co roku zasila naszą szkolną bibliotekę wydawnictwami z regionu.
Bardzo cenną dla nas współpracę nawiązaliśmy z Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Społeczną w Ostrołęce. Dzięki spotkaniom z kadrą naukową uczelni mamy możliwość bliższego poznania tej uczelni, mamy też możliwość korzystania z księgozbioru uczelni, spotykamy się na wspólnych wigiliach. Pomagamy w miarę naszych możliwości wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Poczynając od problemów życiowych naszych członków, niezależnie od tego, czy są to problemy finansowe, związane z nauką, czy inną sferą życia, poprzez zbiórkę żywności, czy organizowanie paczek żywieniowych dla uczniów naszej szkoły, będących w trudnej sytuacji. Służymy też radą nowo powstającym spółdzielniom uczniowskim. Pokazujemy, jak można zaadoptować swoje działania, aby traktowano nas jako równorzędnego partnera w ogólnie pojętym życiu gospodarczym. Od października 2010 roku do marca 2012 roku nasza spółdzielnia brała udział w projekcie Przedsiębiorcza Młodzież – Spółdzielnie Uczniowskie. Partnerami w projekcie byli Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Społeczna w Ostrołęce, Agencja Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce, Centrum Promocji Podlasia, Starostwo Powiatowe w Łomży i Zespół Szkół Zawodowych nr 4 imienia Adama Chętnika w Ostrołęce. Zadaniem projektu było powstanie 20 spółdzielni uczniowskich w województwie mazowieckim i podlaskim. Nasza rola w projekcie zawarta była w części trzeciej zadaniu szóstego projektu. W projekcie zostanie wykorzystane doświadczenie spółdzielni Ekonomik działającej u partnera w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Jest to unikalne doświadczenie w skali kraju, cenne dla unaocznienia realnych możliwości tej formy rozwijania postaw i kompetencji przedsiębiorczych uczniów, nie tylko z naszej szkoły. W pierwszej części projektu włączyliśmy się w akcję promocyjną obejmującą dwa województwa, mazowieckie i podlaskie. Rozpoczęliśmy od spotkania informacyjno-promocyjnego w Łomży, które odbyło się 6 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Łomży, następnie poprzez Radom, Siedlce, Ciechanów, Suwałki, Białystok dotarliśmy do Wyszkowa, gdzie 10 marca 2011 roku spotkaniem w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie zakończyliśmy akcję promocyjną projektu. W sumie odbyliśmy 8 spotkań informacyjno-promocyjnych na terenie dwóch województw, pokonując przy tym blisko 1500 km. W trakcie spotkań, aby przekonać władze samorządowe, nauczycieli, uczniów, że działalność spółdzielni uczniowskich w szkołach ma sens, przedstawiliśmy zarys naszej działalności spółdzielczej. Odpowiadaliśmy na pytania, udzielaliśmy wywiadów dla mediów. Nasze starania oraz ciężka praca uczestników projektu odniosły zamierzony cel, gdyż w jego drugiej części spotkaliśmy się z członkami 20 nowych spółdzielni uczniowskich i ich opiekunami. W drugiej części projektu naszym zadaniem było przeprowadzenie wizyt studyjnych. Uczestnicy wizyt mieli okazję zapoznać się z historią naszej spółdzielni, z kronikami, w których udokumentowane jest to wszystko, co my i nasi starsi koledzy przez 16 lat działalności Ekonomika dokonaliśmy. W prezentacji przedstawialiśmy typowy rok z życia spółdzielni uczniowskiej Ekonomik. Pokazywaliśmy, w jaki sposób można zorganizować pracę spółdzielni, jakie korzyści płyną dla nas z pracy w spółdzielni. Szczegółowo omawialiśmy udział w konkursie na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską w kraju, organizowanym przez Krajową Radę Spółdzielczą i Ministerstwo Edukacji Narodowej, który jest najważniejszym sprawdzianem dla nas, młodych spółdzielców, gdyż tu nasi starsi bracia, spółdzielcy, oceniają naszą pracę i przygotowanie do wejścia w dorosłe spółdzielcze życie. Pytaliśmy prezesów nowych spółdzielni o ich plany, o pomysły na pracę spółdzielni, zaistnienie w szkole i środowisku lokalnym. Najbardziej owocne według nas były bezpośrednie rozmowy, bez mikrofonu, bez tremy. Odpowiadaliśmy na mnóstwo pytań o naszą działalność, dokumentację, współpracę z dyrekcją szkoły, organizacjami działającymi w szkole, ze spółdzielniami dorosłych, organami samorządowymi. Okazało się, że problemy, z jakimi musi borykać się raczkująca spółdzielczość uczniowska, są wszędzie takie same, gdyż większość społeczeństwa kojarzy spółdzielczość jako spuściznę po minionym ustroju, a spółdzielnie uczniowskie głównie ze sklepikami szkolnymi. W
W sumie podczas wizyt studyjnych odwiedziło nas ponad 400 młodych spółdzielców i 40 opiekunów. Mamy nadzieję, że kontakty, które nawiązaliśmy, nie skończą się razem z zakończeniem projektu. Podczas wręczenia świadectw ukończenia studiów podyplomowych menedżer spółdzielni uczniowskiej, która odbyła się 24 lutego 2012 roku w Auli Europa w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, z rąk prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej Alfreda Domagalskiego i doktora Kazimierza Parszewskiego, sekretarza Mazowieckiej Rady Spółdzielczości Uczniowskiej, otrzymaliśmy puchar dla najaktywniejszej spółdzielni uczniowskiej na Mazowszu. Oprócz doświadczenia, które zdobyliśmy podczas pracy nad projektem, zakupiliśmy także sprzęt multimedialny, który jest wykorzystywany podczas realizacji zadań, a który po zakończeniu projektu jest już naszą własnością. Wartość tych urządzeń to 5000 zł. W kalendarz imprez sportowych naszej szkoły na stałe wpisał się turniej piłki siatkowej pań o puchar prezesa Spółdzielni Uczniowskiej Ekonomik, rozgrywany zawsze na początku kwietnia. W tym roku odbyła się jego 6. edycja, w której wygrała drużyna pań z obecnej klasy 4. TE1. Ze względu na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej zorganizowaliśmy ich miniaturkę, czyli turniej piłki nożnej panów o puchar prezesa Spółdzielni Uczniowskiej Ekonomik. Gdyby nasza reprezentacja narodowa zagrała z taką skutecznością i z takim zaangażowaniem jak nasi koledzy, to o wejście do finału moglibyśmy być spokojni, a tak wszyscy wiedzą, jak to się skończyło. Dbając o środowisko naturalne, włączyliśmy się także do ogólnopolskiej akcji Zielone Płuca Polski, sadząc w podostrołękich lasach ponad 300 sadzonek drzewek uzyskanych od jednego ze sponsorów. Ze względu na to, że nie samą pracą człowiek żyje, nam też należy się trochę odpoczynku. Każdy nowy rok szkolny staramy się zacząć w inny sposób. Rok temu był to spływ kajakowy o Mórwią, w tym roku ognisko w Sadlinie Koni połączone ze świętem pieczonego ziemniaka. Tego typu imprezy pozwalają nam się bardziej poznać, gdyż w czasie roku szkolnego nie zawsze są możliwości na tego typu spotkania. To tu powstają pomysły na nowe akcje, to podczas takich spotkań możemy swobodnie wymienić poglądy, spokojnie ustalić plan działania na cały rok. Koniec roku to tradycyjny kilkudniowy biwak. Przed biwakiem dla własnego bezpieczeństwa bierzemy udział w szkoleniu z zakresu ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy przedmedycznej. Aby jak najwięcej zobaczyć, staramy się, aby za każdym razem był w innym ciekawym miejscu. Byliśmy na jeziorach Rojgrodzkich w Warchałach, odwiedziliśmy Ryn z malowniczo położonym ośrodkiem żeglarskim Wichrowe Wzgórza oraz odrestaurowanym Zamkiem Krzyżackim. Zwiedziliśmy też kwaterę Hitlera w Wilczyszaniec w Gierłoży. W tym roku bawiliśmy się w miejscowości Ruciane Nida nad Jeziorem Nickim. Tradycją są już nasze wyjazdowe mecze siatkówki, piesze wycieczki, długie rozmowy, a wieczorami podchody, uczniowie kontra nauczyciele, kto kogo pierwszy położy spać. O 3 w nocy jeszcze nie śpimy, a o 4 już wstaliśmy. Na biwaku oprócz odpoczynku, poznawania okolicy, obserwowania przyrody, podsumowujemy cały rok pracy, liczymy zyski, analizujemy przyczyny porażek, a po biwaku wracamy do rzeczywistości. 21 stycznia 2011 roku odbyło się uroczyste walne zgromadzenie Spółdzielni Uczniowskiej Ekonomik z okazji 15. rocznicy założenia Spółdzielni Uczniowskiej Ekonomik. Swoją obecnością zaszczycili nas prezydent miasta Ostrołęki Janusz Kotowski, przewodniczący Rady Miasta Dariusz Maciak, przewodniczący Mazowieckiej Rady Spółdzielczości w Warszawie Kazimierz Gołąb, sekretarz Mazowieckiej Rady Spółdzielczości Uczniowskiej i jednocześnie rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, założyciel i długoletni opiekun SU Ekonomik dr Kazimierz Parszewski, rektor Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce dr inżynier Ireneusz Żuchowski, Małgorzata Chochowska, przedstawiciel PSS SPOŁEM w Ostrołęce, prezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Ostrołęce Marek Mielnicki, dyrektor Anna Przygoda-Majewska, wicedyrektorzy Barbara Sypnowska i Anna Sawicka. Obecni byli także członkowie zaprzyjaźnionymi z nami Szkolnego Klubu Europejskiego Czwórka. Spotkanie było okazją do podsumowania 15-letniej pracy Spółdzielni Uczniowskiej Ekonomik,
w której przez 15 lat pracowało 1615 spółdzielców. Tu zdobywali wiedzę, pewność siebie, odwagę i dynamizm w działaniu. Tu realizowali swoje ambitne plany. Tu wreszcie uczyli się współpracy w grupie i odpowiedzialności za siebie. Wielu z nich pełni dziś odpowiedzialne funkcje w organach władz samorządowych. Część prowadzi swoją działalność gospodarczą. Mamy także wśród naszych absolwentów doktora nauk teologicznych. Wszyscy zgodnie twierdzą, że praca w ekonomiku jest dobrą i ciekawą szkołą życia, dającą pewność i swobodę w dalszym dorosłym życiu. Obchody 15-lecia naszej spółdzielni zakończył bal karnawałowy. Dziękujemy za wysłuchanie i zapraszamy na naszą stronę internetową. Opowieść, historia i teraźniejszość spółdzielni uczniowskiej ekonomii została tutaj opowiedziana w sposób bardzo wyczerpujący. Jeśli jednak są jakieś wątpliwości czy pytania, to jeszcze mamy w tym momencie taką możliwość. Czy ja bym chciał, bo dziewczyny tutaj czytały z kartek, a mnie najbardziej zawsze interesuje taka spontaniczna wypowiedź, jakby co jest główną motywacją do przystępowania do spółdzielni? Jak to się odbywa w praktyce? Czy to nauczyciel na przykład mówi, o ty się nadajesz, chodź do spółdzielni, czy to jednak ta motywacja jest wewnętrzna jakaś taka, że wynika z jakichś prawdziwych potrzeb spółdzielczych? To mnie interesuje. Nie, myślę, że każdy sam chce wstąpić do spółdzielni. Jeśli jesteśmy na profilu ekonomicznym, to chcemy, nie wiem, jakoś siebie rozwijać, więc jeśli jest taka możliwość, to korzystamy z tego i no nie wiem, wchodząc do tej szkoły widziałam, że jakieś, nie wiem, puchary, że w ogóle co to jest. Ciekawiło to po prostu, takie zainteresowanie wzbudziło, no i wstąpiliśmy. Dlaczego niektórzy nie wstępują? No bo to zależy od człowieka, czy ktoś chce swoje się rozwijać, czy tylko po prostu siedzieć w kręgu szkoła i więcej nic. Że się należy do spółdzielni, więc chciałam zapytać, jakie są, jak się przedstawia uczniom korzyści należenia do spółdzielni uczniowskiej, a moje drugie pytanie dotyczy no, tej zwrotnej sumy, którą zebrałyście głównie, bo to pewnie głównie dziewczyny były, tych 26 tysięcy zbierania elektrośmieci, na co je przeznaczyłyście i czy to właśnie spółdzielnia o tym decydowała, czy ktoś inny? Ponieważ ja jestem fizykiem, więc ja nie zachęcam. Każdy powinien sam dojść do takiego wniosku, co dla niego w życiu jest najlepsze. Dla mnie najlepszą zachętą jest rozmowa z tymi, którzy są już w tej organizacji. Ja uważam, że ciągnięcie kogoś na siłę to jest robienie z niewolnika pracownika. To nie prowadzi do niczego. Jak są właśnie na początku roku, robimy takie ogłoszenia, że jest jakieś spotkanie właśnie i że dzięki temu możemy wyjść. Jak mieliśmy co roku są organizowane na przykład na jakieś wyjście na ognisko czy coś, no i wtedy właśnie zachęcamy młodych, bo są ciekawi tego i w ten sposób właśnie mamy nowych członków. No przekazujemy im tym to po prostu, co robimy. Co mamy udział na przykład w konkursach czy coś, no i jest zainteresowanie. Ja powiem, że nie wszyscy, którzy przyjdą na początek po tym takim pierwszym zachłyśnięciu się, wykruszają się. Zostają ci, którzy faktycznie mają ten, ja mówię, gen przedsiębiorczości we krwi i chcą rozwijać siebie i sprawdzić właściwie na co ich stać. Jeżeli chodzi o pieniądze, to pieniędzmi zajmuję się niestety ja. Dlatego, że ja tego nie lubię robić. Bardzo tego nie lubię, jestem fizykiem, nie księgowym i trzymam się jak najdalej od tego. Dlatego wciągnąłem do współpracy, w cudzysłowie, naszą panią księgową. Dlaczego? Spółdzielnia uczniowska nie ma osobowości prawnej i tu jest cały problem. Mamy założone subkonto przy PSS-ach naszych, natomiast żeby przelać dla nas pieniądze, trzeba robić niekiedy kosmiczne cyrki, trzeba wziąć jakieś, znaleźć inną drogę, żeby ci, którzy nam chcą dać pieniądze, mogli nam dać. Bo my nie wystawiamy ani faktury, ani rachunku, nic. Dlatego tutaj, z tego co ja wiem, będzie zmiana ustawy o spółdzielczości, która już tam gdzieś leży od paru lat w szufladzie u marszałka Sejmu, być może teraz się ruszy.
Dlaczego ja rządzę? Znaczy rządzę też w cudzysłowie, bo to ustala zarząd. Dlatego, że ja jestem dłużej w szkole niż dziewczyny, które są 4 lata. Te pieniądze nie są wydawane w ciągu roku. Jeżeli mamy jakąś nadwyżkę, to ona sobie leży na koncie i sobie rośnie. Jeżeli nam jest potrzeba na przykład dofinansowania paczek, biwaku albo czegoś, wtedy bierzemy te pieniądze. Do innych celów po prostu są one niewykorzystywane. Dlatego ja wiem i ewentualnie skarbnik, ile faktycznie tego jest na koncie. To tak, jeżeli chodzi o finanse. Na przykład, gdyby pani chciała nam darowiznę przekazać, to nie może. Tylko najpierw trzeba przekazać szkole darowiznę, bo to można. A szkoła wąską ścieżką przez ogródek na nasze konto. Taka jest rzeczywistość. Ja bym się chciała dowiedzieć od was, czy jakżeście zbierały te elektrośmieci, że taki nadzwyczajny dały efekt, czy z tego powodu są pojemniki w mieście Ostrołęce tak gęsto poukładane, że każdy mieszkaniec ma natychmiast wie, gdzie ma pójść ze swoją bateryjką? Nie. Nie, 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 nie. To niedobrze. Powinniście zdecydowanie spółdzielczo o tym pomyśleć. Ale my nie jesteśmy zarządem miasta. Nie możemy oddziaływać. Oni już nam zrobili taki psikus, że sklepiki, które kiedyś były w szkołach, teraz muszą być przetarg na sklepik. Także żadna organizacja w szkole nie ma szansy tego wygrać. Po prostu na niektóre rzeczy nie mamy wpływu. Jest organ prowadzący szkołę, jest nasz dyrektor, który trzyma pieczę nad wszystkim. To jest tylko szkoła, to nie jest wolny rynek. Nie byłbym pewien. A prezesem jest ktoś z nauczycieli, czy ktoś z uczniów? Ja jestem tylko łącznikiem. Ja jestem takim jak gdyby łącznikiem między radą pedagogiczną, dyrektorem, a uczniami. Ja praktycznie nie włączam się nawet w robienie projektów. Tak, to jest pani prezes. No, brzmi górnolotnie, prawda? Dumnie. Ja tylko służę do wyważania tych drzwi, których oni sami nie są w stanie otworzyć. Czyli dojście do prezydenta, szefów miasta, marszałków i tym podobnych rzeczy, a resztę sobie dają radę.